wykonywane i problemy i tak dalej. No i to by było załatwione, jakby to było. Ale wynikła taka dyskusja, że jeden z radnych zaproponował, żeby ta przejażdżka była na rowerze. W związku z tym, szanowni Państwo, nie, no bo to wójt organizuje jakiś pogóz, pojazd coś, ale było bez sensu zabezpieczać. Ja rozumiem, że w razie tam niepogody, i tak dalej, no na rowerach nie pojedziemy, bo w ten sposób. Ale w ogóle, żeby radni sobie się zdecydowali, czy faktycznie jedziemy na rowerach, czy jedziemy autokarem. Wójt chce tam jakieś informacje, bardzo proszę. Szanowni Państwo, to jest kontynuacja tego, o czym mówiliśmy już po ostatniej takiej naszej tutaj wyjeździe. Dobrze, że padła też taka propozycja, tylko proszę stanąć na moim stanowisku. Jeżeli będzie niepogoda, ja też muszę być zobligowany czasowo do zapewnienia awaryjnie środka lokomocji, ale jesteśmy osobami publicznymi i nie możemy do tego podejść z, nie wiem, z jakimś tam zbyt zbyt żartobliwie, skoro jedziemy, to jedziemy wszyscy niezależnie od tego. Nie ma czegoś takiego, że ktoś po 5 kilometrach się oddala, bo mam coś tam do załatwienia, mam jakieś coś, ważne sprawy, no albo jedziemy, albo nie jedziemy. No a tych kilometrów troszeczkę będzie, bo to jest sprawa poważna, w końcu jesteśmy reprezentantami gminy. Autokar. A jak popijcie, będziemy już dosyć? No, autokary poza rowerami to wyżki były mijane. I przyjmujemy założenie, że nie przejeżdżamy przez miejsce. Sukcesywnie w tych miejscach, których trzeba się zatrzymać. Ja decyduję na jedno i na drugim. Nie jest bez różnicy, także po prostu naprawdę. Ale proszę mi to zawyżek nie dojedziemy, bo się był do drogi. Panie przewodniczący, dlatego mamy jechać. Właśnie dlatego mieliśmy jechać rowerami, żeby pan tu i reszta zobaczyła, jak po 11 jeździmy rowerami. Trudno. Ale szanowni Państwo, najpierw mamy sesję, a po sesji. Oczywiście, bo po sesji. Dzień już będzie krótszy. Tego nie powiedziałem, ale sesję sierpniową będę proponował, żeby zrobić. Dobra, ale to na niedzielne popołudnie na wyjazd, bo naprawdę to jest zwarta grupa i sołtysów jest tyle, nas jest i tą jedynastką, jakbyśmy mieli jechać do Wyszek, stwarzamy niebezpieczeństwo w takiej grupie, bo to trzeba trochę zorganizowania, także ja jestem za autokarem, bo to jest bardziej sprawne i szybciej to, bo nie, nawet wzięliśmy taką raz o sołtysowską korzyścią. Szanowni Państwo, i tego, ale wydaje mi się, że ten Okorta będzie sprawniejszy. Proszę pana, nie bardzo słuszna sugestia była, że to będzie zwarta grupa, bardzo poważne osoby, także gdyby któryś zginął, no byłby problem, bo to są urzędnicy państwowi tutaj też. Ale słuchajcie, o co mi chodziło w tym wszystkim? Chodziło o to, że tu jak pan radny powiedział, że będzie to duża grupa. Teraz wyobraźcie sobie, że w 5 rodzin chcemy pojechać. Każda rodzina ma 5-6 osób na przykład. To jak my teraz mamy pojechać tą drogą? Chcemy dojechać do Itaszy, żeby wpiąć się w tą ścieżkę rowerową, która jest w tamtym kierunku. Jest 11. Chcemy pojechać za Pleszem, żeby się wpiąć do Kalisza w tą stronę. Jest 11 w tej wojnie. Czyli jak to rozumiem? Ja chciałem po prostu dać do zrozumienia, że to, co mówię o ścieżce rowerowej, to nie jest jakimś tam, nie wiem, wymysłem, kto jest wzięty skądś tam, tylko jest to bardzo poważna rzecz. To jest za jazdą autokarem. Sosyszy też głosują. Sosyszy też głosują. To jest za autokarem. Dziękuję, nie będę liczył. A kto za rowerem?